Witamy Państwa w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, w rodzinnym mieście braci Różewiczów. Różewicz Open Festival w październiku. Wiele bardzo ważnych wydarzeń kulturalnych. A rozpoczynamy w piątek, 8 października. Na dobry początek, Pani Jolu, zwracam się tutaj do koordynatora festiwalu, Pani Jolanty Dąbrowskiej. Panie dyrektorze, oj, będzie się działo. Zaczynamy warsztatami scenograficzno-teatralnymi, ale będzie też wystawa, będzie panel dyskusyjny i wielkie widowisko na koniec. Szczegóły oczywiście w naszych informatorach i na stronach. Ale, Pani Olu, po kolei panel dyskusyjny, specjalni goście przyjadą do nas do Radomska. Bardzo, bardzo się cieszymy. Będę miała przyjemność poprowadzić tę rozmowę, a moimi gośćmi będą pani Julia Różewicz, czyli wnuczka Tadeusza Różewicza, pani Barbara Osterlow, dyrektor artystyczny naszego festiwalu i pan Jan Stolarczyk, który przez wiele lat pracował z Tadeuszem Różewiczem. Dodajmy, że oczywiście jesteśmy w roku Tadeusza Różewicza. A później, czyli o godzinie 19, wielkie wydarzenie, widowisko słowno-muzyczne 3 razy Różewicz z udziałem mistrza Michała Urbaniaka. Przez moje serce stary ojciec nie oszczędzał w życiu, nie składał ziarnka do ziarnka, nie kupił sobie domku ani złotego zegarka, jakoś nie zebrała się miarka. Do tekstów Tadeusza Różewicza muzykę skomponował nasz radomszczanin, tak możemy powiedzieć, Przemysław Pacan. Wystąpią radomszczańscy muzycy, artyści, oczywiście w towarzystwie wielkiego mistrza. Po widowisku słowno-muzycznym spotkanie z Michałem Urbaniakiem. A widowisko wyreżyserował dyrektor Krzysztof Zygma. Scenariusz przygotowała Jolanta Dąbrowska. I tak przenosimy się do soboty. To bardzo ważny dzień, bo przecież w tym roku obchodzimy wielkie święto, setną rocznicę urodzin mistrza Tadeusza Różewicza. Ciąg dalszy warsztatów, ale później to już idziemy w miasto. Idziemy w miasto, ale zanim wybierzemy się na kolejny spacer śladami braci Różewiczów, niezwykłe spotkanie. Tak, spotkanie z tłumaczem, panem Bernardem Hartmanem. Spotkanie, a później wiele, wiele niespodzianek. Nie możemy chyba jeszcze zdradzić wszystkiego. No chciałoby się powiedzieć już praktycznie wszystko, ale musi być troszeczkę tajemnicy również. Dlatego zapraszamy Państwa. Jesteśmy 9 dnia października, czyli w setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. I przenosimy się na chwilę do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie... A tam spotkanie, kolejne bardzo ważne spotkanie. Spoglądam w nasz scenariusz, bo pierwszy raz do naszego festiwalu dołączyli również ojcowie franciszkanie. I tak, w bibliotece o godzinie 17 spotkanie z księdzem profesorem Andrzejem Dragułą. Spotkanie poprowadzi ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin, a tytuł spotkania Tadeusz Różewicz, poeta religijny ze znakiem zapytania. A potem już wielki teatr. Na naszej scenie Teatr Studio, jeden z najbardziej chyba rozpoznawalnych tekstów Tadeusza Różewicza, czyli Kartoteka rozrzucona. Już kiedyś ten spektakl prezentowaliśmy na naszej scenie, został bardzo ciepło przyjęty, dlatego zdecydowaliśmy się pokazać go raz jeszcze dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć go wtedy. Zapraszamy, bilety wciąż w naszej kasie i naprawdę to będzie wydarzenie, bo i Bartosz Porczyk, Dominika Ostałowska, świetni aktorzy, świetna realizacja i piękna scenografia. Niech pani pyta, ale uprzedzam, powtarzam się. Widzi pani, ja teraz leżę.
A na zakończenie drugiego dnia naszego festiwalu o 21:00 nocny program audiowizualny, program Tomasza Sroczyńskiego, to Radom Szanin, który przyjedzie do nas, kolejna niespodzianka, z artystką z Francji. Póki co cichosza. 21:00, 9 dzień października. To będzie noc pełna wrażeń. No i przechodzimy do ostatniego dnia, do niedzieli. W niedzielę kończą się warsztaty scenograficzno-teatralne, których finałem będzie spektakl Klucze do nieba, ale będziemy mieli też premierę. Będziemy mieli premierę, o której za chwilę, bo pozwól, że ja jeszcze zatrzymam się przy naszej pracowni teatralnej Miejskiego Domu Kultury. Tytuł tego spektaklu Klucze do nieba, jak powiedziałaś, i pozwól, że tutaj opowiem historię. Reżyserem tego spektaklu miał być Szczepan Szczykno, nasz przyjaciel, wielki reżyser. Niestety w styczniu Szczepan odszedł od nas. Ciężka choroba zabrała go do największego teatru świata, ale postanowiliśmy doprowadzić ten projekt do końca i właśnie ten spektakl dedykujemy Szczepanowi. Szczepan, jesteś z nami. Tak, w ogóle przygotowania do festiwalu, jak już jesteśmy przy niedzieli, czyli jakby te najważniejsze dni, to jest finał w niedzielę, ale przygotowania do festiwalu cały czas obfitowały w różne nieprzewidziane wydarzenia. Ale się cieszymy, no niestety, że takie się, mamy czasy. Niestety takie się, mamy czasy. Znaczy udało się. No, wielkimi trzymamy kciuki, żeby wszystko wyszło tak, jak to sobie wymarzyliśmy. I 10 października powracamy jeszcze na scenę. Artyści Teatru Polskiego z Warszawy, premiera. Spektakl pod tytułem Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Bilety cały czas w naszej kasie, tylko 10 zł, drodzy Państwo. Zapraszamy. No i oczywiście nie musimy chyba dodawać, że jesteśmy najbardziej bezpieczną placówką, także żadne wirusy u nas nie krążą. Gorąco i serdecznie zapraszamy Państwa na zakończenie naszego festiwalu o 21:00. Performance Nauka Chodzenia Teatru Ognia i Papieru. Kultowy teatr Grzegorza Kwiecińskiego, tym razem z udziałem laureatów pierwszego ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza. Konkursu, który odbył się w marcu tego roku. Tak, bo festiwal to są 3 dni kumulacja, ale tak naprawdę my żyjemy festiwalem przez cały rok i to nie jest też tak, że tego 10 koniec, bo jeszcze do końca roku będą różne wydarzenia dziać się związane z braćmi Różewiczami, ale będziemy na bieżąco Państwa. Ale również wiele działo się od samego początku roku, tak jak wspomniany konkurs recytatorski, czy w sierpniu ogólnopolski plener fotograficzny imienia Stanisława Różewicza. Konkurs poetycki. Konkurs poetycki, a skoro jesteśmy przy plenerze, to w pierwszym dniu o godzinie 16:00 w Muzeum Regionalnym imienia Stanisława Sankowskiego w Radomsku będziemy mogli obejrzeć efekt tego pleneru. Oczywiście artyści krążyli po Radomsku śladami braci Różewiczów. A skoro mowa o wystawach, to jeszcze ostatni dzień. Musimy zajrzeć w kartkę z naszego kalendarza. O godzinie 17:30 wykład Niepokoje pani Tatiany Hołowni. I ten wykład będzie również nawiązaniem do kolejnej wystawy, która będzie już w naszych progach, w naszej galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. No cóż, nie mają Państwo wyjścia. Te 3 dni trzeba spędzić w Radomsku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Gorące serca, otwarte umysły. Przyjeżdżajcie do Radomska. Możemy śmiało powiedzieć, że już wszystko zapięte na ostatni guzik. A zatem gorąco i serdecznie zapraszamy Państwa do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.